Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na miękkie rogaliki drożdżowe z cynamonem albo z dżemem, bo będę piekła dwa warianty, więc pokażę oba. Ciasto zgodnie z obietnicą bazuje na pokazywanym wcześniej uniwersalnym cieście ziemniaczanym. Rogaliki są mięciutkie, pulchne i naprawdę przepyszne. Świetnie się też mrożą, więc spokojnie można upiec z całej porcji i część zamrozić. Po rozmrożeniu smakują jak świeże. Szczegóły oczywiście w wideo przepisie, więc serdecznie zapraszam, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczynam od przygotowania ciasta. Omówię je tu pokrótce, bo bardzo precyzyjnie i szczegółowo zaprezentowałam je w poprzednim przepisie, w przepisie bazowym, do którego odsyłam. Podlinkuję go gdzieś tu obok i oczywiście w informacjach pod filmem. Będę potrzebowała ugotowane ziemniaki, przeciskam je przez praskę. Do ziemniaków dodaję roztopione masło, drożdże, mieszam, dodaję mąkę z cukrem i szczyptą soli, dodaję jajko i odrobinę mleka i wyrabiam na mięciutkie, elastyczne ciasto. Ciasto jest bardzo wdzięczne do wyrabiania, więc bardzo przyjemnie się je robi. Gorąco zachęcam do wykorzystania tego przepisu i można, bazując na nim, zrobić naprawdę mnóstwo pysznych domowych wypieków. Dzisiaj rogaliki. Tu już mam ciasto gotowe, przykrywam i zostawiam do wyrośnięcia. I kiedy wyrośnie, przekładam je na stolnicę. Nawet nie trzeba jej podsypywać, bo ciasto naprawdę mocno się nie klei. Jest naprawdę przyjemne i wdzięczne do wyrabiania. I z prezentowanej ilości uzyskam 32 większe lub 48 mniejszych rogalików. Ja dzisiaj robię z połowy porcji, bo z drugiej części będę robiła bułki. Ciasto dzielę zatem na dwie części. Formuję koło, takie niezbyt cienkie. Można wałkiem, ale bardzo wygodnie rozprowadza się je z pomocą dłoni, więc nawet po wałek nie trzeba sięgnąć. I ciasto przypuszczam cynamonem i cukrem. U mnie brązowy. Ilości nie podam, chodzi po prostu o to, żeby tak dość obficie całe koło przyprószyć i cynamonem, i cukrem. I to będą większe rogaliki, więc kroję je na 8 równych trójkątów. Najpierw na ćwiartki, potem na pół. I każdy trójkącik zawijam jak rogalik, lekki półksiężyc i układam na blaszę miejscem łączenia do dołu, tak żeby ten czubek trójkąta znajdował się pod spodem. I powtarzam operację z pozostałymi rogalami, formując je w małe półksiężyce. Układam na blaszę z zachowaniem odstępów i odstawiam na chwilę na bok. Teraz druga część ciasta. Zrobię kolejne rogaliki. Te będą z dżemem. Wszystko dokładnie tak samo, tylko zrobię mniejsze rogaliki, czyli 12 trójkątów. Formuję koło i tym razem najpierw pokroję to w trójkąty, bo na każdym będę układać porcję dżemu. 12 trójkątów, ćwiartki, każda na 3 i na każdą nakładam porcję dżemu. Dżem w zasadzie dowolny, u mnie z czarnej porzeczki. Ważne, żeby to był jakiś gęsty dżem, nie taki płynny, tak żeby nie wypływał podczas pieczenia za bardzo. To może być też na przykład marmolada. I zawijam, składając ciasto nad dżemem i formuję rogaliki. I ponownie układam na blaszę, zachowując odstępy. I takie rogaliki można teraz przykryć i zostawić do lekkiego wyrośnięcia, ale ciasto jest tak przygotowane, że one nie muszą już wyrastać. Można je natomiast posmarować mlekiem albo jajkiem rozkłóconym, posypać makiem czy inną posypką. Ja planuję zrobić je z lukrem, więc ten etap pomijam. I tu blacha z większymi rogalikami cynamonowymi, a tu mniejsze rogaliki z dżemem. Wstawiam je zatem do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu lub na środkowej półce przez 15-20 minut, aż się zrumienią. Ja piekę dwie blachy na raz, czyli dolna i środkowa półka i pod koniec pieczenia, mniej więcej po 15 minutach, zamienię te blachy miejscami, tak żeby rogaliki zrumieniły się równomiernie. Jeśli chodzi o czas pieczenia, to jest on uwarunkowany wielkością rogalików. Mniejsze piekę przez 15 minut i myślę, że to powinno wystarczyć, większe przez 20, ale tak naprawdę obserwuję, tak wyglądają po upieczeniu. Wyjmuję i zostawiam do ostygnięcia i kiedy lekko przestygną, można się częstować. Zobaczcie, ciasto jest miękkie, pulchne i takie bardziej wilgotne niż w klasycznych wypiekach drożdżowych, więc są to zdecydowanie inne w smaku rogaliki. My je bardzo lubimy. Tutaj te z dżemem, zobaczcie, cienkie ciasto, sporo dżemiku i pokażę jeszcze może te cynamonowe. Pulchne, pięknie wyrośnięte, mięciutkie i wyborne w smaku. Zostawiam, aż całkowicie ostygną i lukruję. Te z dżemem chciałam zostawić bez lukru, ale dzieci mnie uprosiły, więc takim cieńszym, w sensie rozcieńczonym je maznę. Te z cynamonem, natomiast z gęstszym lukrem posmaruję, czyli cukier, puder z małą ilością mleka. Polewam, zostawiam, aż zastygnie
i można się częstować. Oczywiście te rogaliki można też zostawić bez polukrowania i potraktować je jak mleczne rogaliki, na przykład przekrawać i smarować masłem i dżemem. Ciasto jest umiarkowanie słodkie, więc na przykład z miodem czy powidłami do mleka będą smakować bardzo dobrze. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i że zechcecie go wykorzystać. Dopowiem jeszcze tylko, że takie rogaliki można przygotować na bazie ulubionego drożdżowego ciasta, czyli według dowolnego, sprawdzonego przepisu zastosować to nadzienie i też będzie dobrze. U mnie dzisiaj z uniwersalnego ciasta ziemniaczanego, takie lekko wilgotne, pulchne, no naprawdę przepyszne. Jeśli obawiacie się, że z całej porcji ciasta wyjdzie ich za dużo, to spokojnie, bo kiedy tylko ostygną, można je mrozić, czyli włożyć do pudełka i zamrozić. Po rozmrożeniu smakują jak świeżo upieczone. Tu widzicie, wkładam do pudełka wyjątkowo z lukrem i zamrożę z lukrem. Mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze, ale najczęściej jednak mrożę bez lukrowania i jeśli trzeba, lukruję po rozmrożeniu, więc w taki sposób właśnie rekomenduję. I moje rogaliki do kawy, herbaty lub na popołudniową przekąskę gotowe. Tak się prezentują. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i że zechcecie go wykorzystać. Jeśli tak, to wszystko precyzyjnie rozpisane krok po kroku znajdziecie jak zawsze na blogu Skutecznie.tv. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem, wystarczy tylko kliknąć. Serdecznie zapraszam. Tam też znajdziecie ewentualne wskazówki i dopowiedziane rzeczy, o których być może zapomniałam wspomnieć w dzisiejszym filmie. Warto zajrzeć. Serdecznie zapraszam. Przypominam także o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku subskrybuj, bo to właśnie on gwarantuje powiadomienia o kolejnych odcinkach i inspiracjach. No i pozostaniemy w kontakcie. Dziękuję, przepysznych rogalików Wam życzę i smacznego. Pa, pa!